Można już zgłaszać kandydatów do Nagrody Prezydenta Miasta Suwałki Włócznia Jaćwingów za rok 2016. Kandydatury będą przyjmowane do 16 czerwca. Nagroda promuje wybitne osiągnięcia i sukcesy oraz zasługi dla miasta Suwałk w danym roku we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Wyróżnienie jest indywidualne lub zespołowe, przyznawane osobom fizycznym, prawnym i innym podmiotom. I to jest właśnie taka prestiżowa nagroda przyznawana przez prezydenta miasta Suwałk od kilkunastu już lat, bardzo dobrze przyjmowana. Wiemy, że doceniają tą nagrodę te osoby, które je otrzymują. Kapituła oczekuje na wnioski. Te wnioski można już składać do 16 czerwca bieżącego roku. Oczywiście tu jest pełna informacja na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. O tym, kto ostatecznie otrzyma statuetki zaprojektowane przez profesora Andrzeja Strumiło, zdecyduje kapituła złożona z laureatów dwóch poprzednich edycji Włóczni Jaćwingów. Tegorocznych laureatów poznamy natomiast w sierpniu podczas Dni Suwałk. Odbędzie się taka prestiżowa gala. Ta gala od kilku lat jest organizowana z świętem naszego miasta, czyli Jarmarkiem Kamedulskim, i dokładnie ona odbędzie się w tym roku 4 sierpnia w Suwalskim Ośrodku Kultury. Tam wręczymy te nagrody tym osobom, tym organizacjom, firmom, które właśnie zostaną wskazane przez szanowną kapitułę. Zasady przyznawania nagród prezydenta Suwałk są niezmienne. To mieszkańcy wskazują kapitule kandydatów w różnych obszarach kulturalnym, społecznym, sportowym czy gospodarczym. W tej ostatniej dziedzinie przyznawana jest nagroda specjalna. Natomiast odnośnie kwestii gospodarczych oczekujemy na zgłoszenia takich wyróżnień do tej nagrody dla firm, których produkty albo usługi cieszą się dobrym przyjęciem wśród konsumentów. To jest taka specjalna nagroda, którą wręczamy przedsiębiorcom. Wzory wniosków zgłoszeniowych znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Wypełnione formularze można przesyłać drogą elektroniczną albo złożyć w Kancelarii Ogólnej Ratusza. Ponad 90 tysięcy złotych to kwota, jaką Urząd Miejski w Suwałkach dofinansuje rodzinne ogródki działkowe działające na terenie miasta. Pieniądze trafią do 6 ogrodów. Po raz pierwszy w tym roku uruchomiliśmy dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych. Jesteśmy tutaj pionierami w naszym województwie, to na pewno, może jeszcze i dalej. Spotykając się z przedstawicielami ogrodów działkowych, ja się miałem takie sygnały, że jest dużo takich niezaspokojonych potrzeb. Potrzeb dotyczących poprawy infrastruktury na tych ogrodach działkowych. Oczywiście, żeby to wykonać, potrzebne są środki finansowe. Dotacja przyznana na rodzinne ogródki działkowe przez Radę Miejską wyniosła w sumie 100 tysięcy złotych. O podziale pieniędzy zdecydowała specjalna komisja. Dofinansowanie trafi na budowę lub modernizację infrastruktury służącej wszystkim działkowiczom. Oczywiście tutaj przedmiotem tych różnych robót będzie poprawa, tak jak mówiłem, infrastruktury, ogrodzenia, jakieś alejki, ścieżki, bądź instalacje jakieś wodociągowe. Jest dużo takich robót do przeprowadzenia, bądź budowa nawet budynku takiego socjalnego, do różnych również spotkań dla działkowiczów. Dofinansowanie rodzinnych ogrodów w Suwałkach jest o tyle ważne, że są one coraz bardziej popularne wśród mieszkańców. To jest fajna rzecz, że Suwalczanie, że mieszkańcy naszego miasta mają takie miejsca tuż niedaleko swoich mieszkań, gdzie mogą pójść, odpocząć, zrelaksować się, spotkać z sąsiadem, zintegrować się. No, to bardzo cieszy, że tak fajnie rozwijają się w naszym mieście ogrody działkowe. Podpisanie umów z przedstawicielami rodzinnych ogródków działkowych odbędzie się w poniedziałek, 22 maja w Urzędzie Miejskim. Trzeci przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji ulicy Klonowej ogłosił Urząd Miejski w Suwałkach. Wszystko dlatego, że oferty złożone w dotychczasowych przetargach znacznie przewyższały szacunki finansowe. Okazało się,
że były dwie oferty. Jeżeli my szacowaliśmy wartość tych robót na 600 tysięcy, to najlepsza oferta 1 600 i jeszcze coś tam, 1 600 czy chyba 40 tysięcy. Druga ta oferta 2 miliony 200, a kwota taka oszacowana przez nas to 600 tysięcy złotych, czyli rozpiętość bardzo, bardzo duża. No i nie możemy aprobować takiej sytuacji, akceptować. Modernizacja ulicy Klonowej to jeden z projektów samych mieszkańców zgłoszonych do suwalskiego budżetu obywatelskiego. Na ten projekt głosowało prawie 1500 suwalczan. W trzecim ogłoszonym właśnie przetargu na modernizację ulicy Urząd Miejski wydłużył czas realizacji inwestycji i rozłożył przedsięwzięcie na etapy. Przetarg określa inny termin realizacji tej inwestycji, aż do końca wakacji przyszłego roku, czy do 31 sierpnia 2018 roku. Wydłużenie tego okresu, mam nadzieję, skłoni potencjalnych oferentów, wykonawców, po pierwsze do obniżenia ceny i do lepszego zaplanowania, co chodzi o wykonawstwo tych robót. Pierwszy etap inwestycji obejmie wniosek złożony przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Drugi przewiduje natomiast rozszerzenie inwestycji. Chcemy wykonać dodatkowe miejsca parkingowe, tam taką nawrotkę przy szkole, żeby samochody mogły swobodnie dowożące dzieci do szkoły zawrócić się i z powrotem wyjechać z tego terenu szkolnego. No i oczywiście tutaj nowe oświetlenie, no i poprawa nawierzchni, taki ciąg pieszo-rowerowy. Oferty przetargowe można składać do 26 maja.